Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CAD/CAM.pl i w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób we FreeCAD przenieść szkic z jednej ścianki na drugą. Czasami może pojawić się taka sytuacja, że tworząc model 3D utworzymy szkic na jednej ściance modelu i się okaże, że wybraliśmy złą ściankę do szkicu. Wtedy nie ma konieczności tworzenia szkicu od nowa, tak żeby ten szkic utworzyć na innej ściance, tylko po prostu możemy przenieść szkic ze ścianki na ściankę. Na tej ściance utworzę przykładowy szkic. Dodam też wymiary tego szkicu. OK, mam utworzony szkic, wychodzę ze szkicu i teraz chciałbym ten szkic przenieść z tej ścianki na tę ściankę. I aby to zrobić, zaznaczamy szkic, szukamy tutaj właściwości Map Mode, klikamy mniej więcej w tym miejscu, tak żeby pokazały się tutaj te trzy kropki, klikamy te trzy kropki i teraz klikamy tutaj Plane i wskazujemy tę ściankę, klikamy OK i w ten sposób przenieśliśmy szkic z tej ścianki na tę ściankę. I coś takiego w niektórych sytuacjach może być bardzo przydatne. I na tym zakończymy, a jeżeli chcesz poznać podstawy modelowania 3D we FreeCAD krok po kroku, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału.